miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto apel z samego serca wszechświata, przez moje serce do Twojego serca. A apel ten wzmocni to, co widzisz w lustrze patrząc na siebie. Wzmocni Ciebie, wzmocni w Tobie całe Twoje światło i całą Twoją naturę. Apel ten wzywa całą moc Ciebie i pokazuje Ci, że zostanie zmianą, przekształcenie siebie samego w zmianę jest teraz swoim najważniejszym zadaniem. Oto świat zewnętrzny, który jeży się przeciwko nam kolejnymi durnowatymi prawami, propagandą i właściwie ośmieszeniem intelektu. Wszystko to, co dzieje się w imię teraz, otwarcie mówi się, służenia człowiekowi, jest tak naprawdę w dużej mierze przeciwko, jeżeli dawane jest przez szpitale, rządy, wszystko, co miało się nami opiekować i zapewniać nam tak naprawdę bezpieczeństwo. Zobaczcie, jak poczucie bezpieczeństwa rozmyło się w nicość. I zamiast szukać go na zewnątrz, zwróćcie się ku sobie. Zobaczcie, jak wspaniale możecie spędzić czas, odcięci od świata, jeżeli chwilowo wymaga tego Wasz własny pokój i uwaga, Wasz własny wzrost, rozwój i Wasze życie. Nie potrzebujecie nasiąkać takim światem. Jeżeli jesteście skłonieni zewnętrznie do pozostania w domu, zróbcie to, co zawsze chcieliście w domu zrobić. Nie musicie skupiać się na półśrodkowej edukacji. Nie musicie brać udziału w tych na bieżąco konstruowanych, bardzo kalekich konstruktach prawnych i edukacyjnych. Bo wszystko to jest tylko próbą zachowania świata, którego już nie ma. Nowy świat i nowy czas jest, uwaga, nowy. Taki, jakiego jeszcze nie było. Więc ustanów swój świat i na tym się skup. Na słowie moje, na słowie swoje, na słowie własne. Ustanów właśnie to najbardziej skondensowanym, wydarzonym, prawdziwym. Już teraz, bo kiedy? Czas jest zawsze teraz. Przeprowadź się w swoją przyszłość, w tą zasiewaną, w tą wyśnioną, w tą wymarzoną, w tą zwołaną intencjami, w każdą, w przyszłość. I wejdź w każdą przyszłość siebie. Pozwól sobie zobaczyć, co zawierasz. I pozwól sobie zawierać to, co chcesz zobaczyć. Tak oto zobacz, co uczciwie do tu i teraz zebrałeś ze świata. Co otrzymałeś. Co w różny sposób dotarło do ciebie i co jest, co masz. Co jest twoje. Bo przeszłość to nic innego jak twoja własność. To coś, co już się wydarzyło, co już zawierasz, a w tu i teraz decydujesz, co z tym zrobisz. Zdecyduj więc, by ten czas, w którym to świat nakazuje Ci branie udziału w tej grze coraz bardziej stromej, coraz bardziej nieprawdziwej, coraz bardziej trudnej do wytrzymania, nie marnuj czasu ziemskiego życia, nie daj sobie tego terroru, a właściwie nawet weź tę możliwość, by wykluczyć się na to. I wszystko, co dzieje się teraz w świecie, a co nie podoba się Tobie, co jest swoją wolą zatrzymać w przeszłości i wyrzucić tu i teraz swoimi słowami w tym potężnym czasie, kiedy księżyc zbliża się do pełni w bliźniętach, Ty wypowiedz. Całkowicie ustanów, a najlepiej jak spiszesz
swoją własną ręką, swoim własnym pismem. I gdy spiszesz, odczytasz. A gdy odczytasz, tak oto się stanie. Bo wiatr otrzyma odpowiedź, w jakim kierunku popłynąć. O czym szeptać. Co wpisać w wodę. I czym wypełnić ciszę śniegu. A przede wszystkim ta podróż cząsteczek wysłana wiatrem i prędkością i kształtem Twoich słów i Twoją wolą rozpoczyna się, gdy to wymówisz. A słowo abrakadabra, a więc tak uczynione, jakby powiedziałam, jest magicznym i świętym słowem, które otwiera zamiast zamykać, a więc dzięki niemu może zostać uczynione. Dajesz na to pozwolenie. W tym czasie świata możesz albo wydać siebie na martwienie się całą tą narracją, o której już wiesz, że jest nieprawdziwa, o której już wiesz, że wymaga bycia detektywem lub co najmniej Scooby-Doo, a właściwie poświęceniem całego czasu siebie na rozwikłanie tych zagadek rzucanych znowuż przez telewizję i polityków, co jest prawdziwe, a co nie. A ten sam czas mógłbyś wydać na przykład obejrzenie pięknego filmu, skoro już tak współcześnie, lub też napisanie pięknego wiersza, a przede wszystkim nadanie tego czasu sobie, zamiast na wydawanie tego czasu na cokolwiek, co nie jest Tobą, Twoim życiem i zmianą, którą przynosisz Ty. Tak oto ujrzyj siebie w świecie i w świetle, ujrzyj siebie w całości i w zupełności. Daj sobie prawo do takiego istnienia. Daj sobie możliwość do takiego jestestwa, do odrodzenia siebie w całości, do odrodzenia siebie w kompletności. Daj sobie prawo do życia. Tak jak dajesz prawo do życia swoim planom, tak daj sobie prawo do życia. Ty, który te plany zawierasz spełnione, ty, któremu się udało, ty, do którego przybyło już to, co przywołałeś. Tak oto zobacz, w jakim stylu to zawierasz, jakiego ciebie to uczyniło, na jaki sposób jesteś dzięki temu piękniejszym człowiekiem lub jak przepisała się Twoja moc dzięki temu doświadczeniu. Tak oto zobacz siebie w tej feniksowej, pięknej przemianie. Zobacz siebie, a swoimi oczami naucz świat, wody świata, jak ciebie postrzegać. A każdy, kto na ciebie spojrzy, zobaczy i to, co ty widzisz. Tak oto daj sobie prawo do wspaniałości w istnieniu. I zwróć uwagę na to, że słowa zawierają wiele pułapek. Nawet piękne słowo istnienie zawiera podwójne przeczenie, lecz i również święte słowo ist, a właściwie is. Jak Isa, imię Jezusa i przywołanie cząsteczek w święte jestem. Isa, tak oto zwołaj siebie z każdego czasu siebie i z każdego miejsca siebie, by Twoja feniksowa przemiana była, jest i będzie całością. I niech zupełność Twojej duszy jest objawiona. Abrakadabra. Tak oto pozwól sobie dokonać to, co przyszedłeś tu dokonać. I czy potrzebujesz na tej drodze uzdrowienia? Otrzymaj je. Czy inspiracji? Miej ją, zawieraj i poprowadź dalej. Czy bogactwa? Zawieraj je i w szczególności zaopiekuj się tym darem i tą cechą swego życia, bo tak oto naucz świat, w jaki sposób, w piękny sposób, budujący, pełen wiary i dający dobro w przyszłość, można posiadać. Świat dziś nie umie tego, bo wszystkie wzorce pompowane przez kulturę są płytkie i niepotrzebne. I tak oto jesteśmy pionierami zmian, nowych wartości. Pokaż, którędy wolność, którędy miłość, którędy uzdrowienie i życie. Pozwól, by przebudował się świat Tobą wszędzie tam, gdzie sięgasz. Wszędzie, gdzie sięga Twoje światło, Twoje imię, Twoja krew, Twoja rodzina. Pozwól sobie być zmianą, którą pragniesz zobaczyć w świecie. I w świecie, który zdaje się być sztucznie sterowany, uśmiechnij się, otwórz oczy do wewnątrz siebie i poprowadź siebie
swoje życie i świat z sobą tam, gdzie sięgasz. I ucząc wodę świata, przez to wszędzie, najwyżej i najpiękniej, gdzie potrafisz i gdzie chcesz i gdzie wybierasz dotrzeć. Tak oto jesteś odrodzeniem po całym swoim życiu przeszłości i jesteś życiem najwspanialszym, jakiego sobie życzysz, jakie masz odwagę zmanifestować, jakim wybierasz żyć i jakiego życzysz światu. Abrakadabra. Tak oto pozwól sobie dokonać tego, co najwspanialsze w świecie. Aby potwierdzić, napij się wody z lewej dłoni, a miód zjedz z prawej. Można łyżeczką.